Wigilię Święta Niepodległości, 10 listopada, Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zorganizowało szóste, ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu Rarytas Lubuski w kuchni. Spotkanie odbyło się w gospodarstwie rolno-agroturystycznym Dereniówka. Dzisiaj gęsina na Świętego Marcina. Bardzo ciekawy temat. Myślę, że nowa promocja w naszym regionie. Wróćmy do gęsi na Świętego Marcina, a przy okazji wróćmy do gęsi na nasze tradycyjne święto listopadowe, niepodległościowe. Na stołach królowały chrust, rogale i gęsina, wykonane na bazie produktów od lubuskich producentów. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, w głównej mierze producenci z północnej części naszego województwa. Pokazy kulinarne przeprowadził utytułowany szef kuchni, rodowity gorzowianin, pan Dawid Szkudlarek. Gospodarstwo rolno-agroturystyczne Dereniówka kontynuuje tradycję pracy na roli od ponad 70 lat. Pani Grażyna Dereń, właścicielka gospodarstwa, jest znaną propagatorką regionalnego dziedzictwa kulinarnego na terenie całego kraju. Organizuje kolacje tematyczne, pokazy gotowania i warsztaty dla dzieci. Prowadziła 7 produktów certyfikowanych na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest wielokrotną laureatką ogólnopolskich konkursów kulinarnych. Gospodarstwo Dereniówka należy do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – Lubuskie. Dzisiaj tutaj będziecie mieć możliwość skosztowania gęsiny w wydaniu MasterChefa. Mamy tutaj gęsiny z własnej hodowli, tutaj z gospodarstwa. Rarytas Lubuski w kuchni odbył się pod nazwą Spotkanie z gęsiną. Na to wydarzenie przybyli zaproszeni goście z panem Marcinem Jabłońskim, członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego, na czele. Nie zabrakło przedstawicieli środowiska kulinarnego, a także łowczych pszczelarzy, winiarzy i piekarzy. Dania przygotowywał szanowany przez branżę i doceniany przez gości szef kuchni folwarku Folińscy, pan Dawid Szkudlarek, który doświadczenie zdobywał między innymi odbywając staż w Nowym Jorku, nauczyciel sztuki kulinarnej w Gorzowskiej Szkole Gastronomicznej, zwycięzca 6. edycji Top Chef, laureat wielu konkursów kulinarnych w Polsce. Dla mnie to też jest wyróżnienie, że jestem tutaj. Ja lubię takie eventy, bo po prostu mogę się na nich spełniać. Tym bardziej, że ideą tego całego projektu jest produkt regionalny i to jest mi bardzo bliskie. Zawsze stawiałem na te produkty, które są w regionie najsilniejsze. Doceniam po prostu hodowców, całą tą branżę, która nas otacza i nas pomaga tak naprawdę w tym, żebyśmy dawali ludziom naprawdę coś dobrego na talerzu. Marszałek Jabłoński podczas wywiadu podkreślał rolę, jaką pełnią produkty regionalne. Myślę, że wyczuwalny, zauważalny jest dobry klimat dla produktów regionalnych w naszym regionie. Tak władze województwa, ale i środowisko zobaczyły, zrozumiały, że powinniśmy podjąć wspólną pracę, wysiłek, wyasygnować odpowiednie środki na to, bo one są do tego niezbędne, żeby zadbać o to, co jest jednym ze skarbów naszego regionu, a z całą pewnością do takich skarbów należą kulinarne produkty regionalne. Mamy wielu wspaniałych producentów, pasjonatów, ale i mistrzów kuchni, którzy potrafią to wszystko pogodzić. Podczas wydarzenia odbyły się 4 pokazy kulinarne. Pierwszym przygotowywanym daniem był comber sarny w otulinie z leśnych grzybów i lubczyku, podany z sznytką żytnią pieczoną na gryczanym miodzie. Jako pierwszą przekąskę, taką na powitanie, chciałbym zaserwować comber sarny. Uważam, że jest niedoceniany jako produkt, który mamy po prostu w regionie swój, naturalny. Jest w takiej metodzie sous vide, czyli jakby gotowanie w niskiej temperaturze. Dookoła ma taką otulinę grzybową. I dla odświeżenia będzie sałata rzymska, która jest z lubczykiem, esencją taką octową, z dodatkiem goździku i imbiru. Na polskim stole nie może zabraknąć dobrobytu takiego jak pieczywo, mój autorski chleb. Dzisiaj przygotowałem go na miodzie gryczanym i do tego masło, ale masło jest wędzone. Chlebek z masełkiem wędzonym i comber sarny. To jest taka pierwsza myśl, którą chciałbym Państwa po prostu poczęstować.
Łowczy okręgowy pan Wojciech Pawliszak opowiedział o walorach tego mięsa. Sarnina jest królową wśród naszych mięs, jeśli chodzi o dziczyznę. Robimy wszystko wspólnie z Lubuskim Centrum Produkcji Regionalnego, żebyśmy mogli tak naprawdę uruchomić sprzedaż już konfekcjonowanej dziczyzny, żebyście mogli Państwo kupić sobie sam comber z sarny. Natomiast można zrobić w domowym zaciszu, gdzieś tam w kuchni, naprawdę dobrą sarninę. Niekoniecznie trzeba specjalnie ją tam przygotowywać. Wegetariański krem z dyni, aromatyzowany figwowcem i esencją z dzikiej pieczarki, był serwowany jako drugie danie. Wykonany został na bazie wywaru warzywnego i pieczonej dyni Hokkaido. Przygotowaliśmy na ciepłą przystawkę zupę rozgrzewającą. Samą zupę możecie Państwo oczywiście przygotować w warunkach domowych i cały przepis też jest rozpisany. Żeby tak było bardziej dyniowo, to mamy też jeszcze pikle z dyni. Do tego będą jeszcze oczywiście prażone pestki z dyni, żeby dyni było więcej. Olej dyniowy i esencja z dzikiej pieczarki. No i jeszcze konfitura, która ma za zadanie orzeźwić. Jest to konfitura z figwowca. To nic innego jak tarkowany figwowiec zasypany cukrem. Królową spotkania była gęś przedstawiona na trzy sposoby, podana sezonowymi warzywami. Mamy trzy pozycje z gęsią. Jedna to jest sos, bardzo mocny, esencjonalny, z dodatkiem właśnie czerwonego, wytrawnego wina. Sos demi-glace przygotowałem na bazie korpusów z gęsi. Do tego skrzydełka z kurczaka. To jest jeden z tych elementów przedstawienia gęsi na talerzu. Mamy udko, które jest konfitowane, czyli gotowane w tłuszczu gęsi prawie 8 godzin. Z dodatkiem czosnku, majeranku. Przedstawię je w formie takiego krokiecika w panierce. Do tego będzie pierś z gęsi w otulinie ze szpinakiem i jarmużem. Pire z pieczonego i wędzonego jabłka. Do tego będzie też kawałeczek wędzonego jabłka. No i burak, który jest postawiony na takim pire buraczanym z dodatkiem octów jabłkowych. No i odrobiną świeżego tarkowanego chrzanu. Więc znajdziemy w tym daniu też buraczka. No i żeby dopełnić całe danie, dodatkiem tak zwanym skrobiowym użyłem ziemniaka. Na deser mistrz kuchni zaserwował kruche faworki podane z kremem pietruszkowym, z rozmarynem i konfiturą z leśnych jagód. Dzisiaj postanowiłem podać faworki. Takie połączenie troszeczkę inne, ponieważ leśna jagoda, konfitura właśnie z leśnych jagód, więc samo zdrowie. Zrobiłem taki krem na bazie gotowanej z mielonej pietruszki. Do tego odrobina rozmarynu, soli, żeby wyostrzyć smak. No i kremowości doda ser mascarpone plus śmietanka i te jagody, w których to wszystko będzie skąpane. O znaczeniu produktów regionalnych w kuchni opowiedział szef kuchni, pan Dawid Szkudlarek. Panie Dawidzie, a jak byśmy powiedzieli o produktach, które dodatkowo wykorzystaliśmy, o tych naszych produktach, które są w naszym regionie? Czy one w kuchni, takie jak pan ją reprezentuje na takim wysokim poziomie, mają znaczenie? Czy one wpływają na jakość, na wartość tych potraw? Dokładnie tak. Produkt tak naprawdę dla kucharza jest czymś wyjściowym. To jest, jeżeli mamy dobry produkt, dobrej jakości, taki, o którym jakby, taki, z którym zmierzyliśmy się w tej chwili, to znaczy mówimy o sarnie, mówimy o dyni od hodowców tutaj regionalnych, bądź gęsinie, która jest wyhodowana naturalnie w warunkach takich, bym powiedział, pierwotnych, no to otrzymujemy produkt, który my jako kucharze powinniśmy tylko delikatnie jakby dołożyć swoją iskierkę do tego, żeby ta potrawa była przyrządzona z należytą starannością, żeby nie zmarnować tego surowca. Z tego względu, że istotą dobrej potrawy jest produkt.
zapraszamy do śledzenia działań Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz cyklu Rarytas Lubuski w kuchni w przyszłym roku.